Mieszkańcy, którzy udali się dzisiaj rano na zakupy do galerii handlowej Galena, najedli się sporo strachu. Tuż po godzinie 10 w Galenie zabrzmiały alarmy przeciwpożarowe. Dwa potwierdzone, jeden przed otwarciem galerii, a drugi w trakcie działania. Wszystkie te obydwa alarmy są alarmami fałszywymi. Obiekt jest bardzo młody, docieramy się, uczymy się i mamy wszystko pod kontrolą. Wszystkich klientów ewakuowano z centrum handlowego, a na miejsce przybyła straż pożarna. Nie ma najmniejszego powodu do paniki. Prosimy się stosować do komunikatów i jest, wszystko tutaj działa bezpiecznie i bez zarzutu. Łącznie alarm zabrzmiał trzykrotnie. Władze Galeny tłumaczą, że jest to spowodowane docieraniem się systemów bezpieczeństwa, a klienci nie mają powodów do obaw.